Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Gdy będziecie oglądać ten film, będzie to z pewnością pod koniec maja. I mam nadzieję, że będzie jeszcze wystarczająco dużo czasu, abyście mogli przygotować się do tego niezwykłego miesiąca, miesiąca czerwca. Miesiąc czerwiec w magii, rytuałach, energiach to miesiąc kobiety. Miesiąc kobiecości, piękna i wszystkiego, co związane z tą siłą żeńską. Ten miesiąc zaczynamy w tym roku od rytuału dla Matki Ziemi, kolejnego już, a następnie cały miesiąc możecie przeznaczyć na wszelkiego rodzaju zajęcia magiczne, czary, rytuały, zaklęcia, które mają na celu przywrócenie zdrowia, waszego zdrowia, jeżeli jesteście oczywiście kobietą, przywrócenia waszej urody, piękna, magnetyzmu, tego wszystkiego, co związane z tą siłą żeńską. To są energie, które pomogą wam w pełni rozwinąć w sobie tą magiczną siłę kobiety, pięknej, czystej, niewinnej, silnej, spełnionej, szczęśliwej. Jeżeli dolegają wam jakiekolwiek rzeczy chorobowe, które blokują wasze szczęście i spełnienie jako kobiety, to właśnie w tym miesiącu należy się tym zająć. Czyli miesiąc na wszelkiego rodzaju czary, mikstury, które mają na celu polepszenie wyglądu waszej skóry, włosów, waszej sylwetki, wszystkiego, co związane z tym, aby być piękną, atrakcyjną dla siebie samej przede wszystkim, a także oczywiście dla całego otoczenia. Moi drogie dziewczyny, ten miesiąc należy wykorzystać bardzo szczególnie i na ten miesiąc polecam wam modlitwy uzdrawiające Archanioła Rafała, które mają na celu polepszenie tego, co chcesz w twoim życiu zmienić, w twoim zdrowiu, wyglądzie, samopoczuciu jako kobiety. Także rytuał uzdrawiający Archanioła Rafała, a także kamień kobiety. Kamień tej siły żeńskiej, selenit. Czyli praca z tym kamieniem, medytacje, noszenie takiego talizmanu, połączenie się z jego siłą, z jego energią. I pamiętajcie o tym, że Selena to jest również ta siła księżycowa. Wy wiecie, że my kobiety jesteśmy tą siłą magnetyczną księżyca. Mężczyźni są tą siłą słońca, to już znacie z moich filmów również. I ten kamień selenit, pamiętajcie, że jest bardzo wrażliwy na wodę, jego nie myjemy, nie czyścimy, także nie energetyzujemy go w słońcu, tylko w świetle księżyca, najlepiej w czasie pełni. Moje drogie dziewczyny, co jest jeszcze ważnego w tym miesiącu? To przede wszystkim mamy noc kupały, to znacie również z moich artykułów z tych lat wcześniejszych, a także mamy, czyli od tego 21 czerwca, praktycznie do 24 czerwca, mamy czas różnych przepięknych świąt. I tutaj mamy również święto elfów, czyli czas, aby połączyć się z tą siłą tych pozytywnych duchów natury, które ukrywają się pod tą wdzięczną postacią elfów. I możecie również przepięknie przygotować się do takiego święta przy pomocy makijażu, ubrania magicznego czy specjalnych różnych innych dodatków, które są związane z tymi istotkami, aby ich moc wykorzystać w waszym życiu, w waszym działaniu, a także w waszych pracach magicznych. Życzę wam przepięknego czerwca, bardzo symbolicznego, bardzo wyjątkowego. Wykorzystajcie ten miesiąc maksymalnie, szczególnie wy kobiety, aby zmienić coś, coś przyciągnąć, coś aktywować, coś uzdrowić w was. Bardzo dziękuję za waszą uwagę i spotykamy się w kolejnych naszych filmach. One będą się pojawiały, są zaplanowane na różne daty i tak będzie również w przyszłości, że będę nagrywać coś
W międzyczasie, tak jak w tej chwili, gdy zakończyłam odpowiadać na Wasze listy dzisiaj, w czasie dnia dzisiejszego, i teraz zaczynam inne rzeczy, inne prace i pomiędzy taki króciutki film. Te również będą, te wszystkie inne, nagrywane w ten sposób i wstawiane, zaplanowane na różne dni, tygodnia czy miesiąca. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bukardi.